Bavi, Dakše Bavi, GKS. Dakše Bavi, Dakše Bavi, GKS. Dakše Bavi, Dakše Bavi, GKS. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. W ramach akcji GKS Bełchatów Łączy zorganizowaliśmy mikołajki dla naszych najmłodszych kibiców, tak żeby mogli przyjść ze swoimi rodzicami, żeby rodzice też mogli zobaczyć, że to jest miejsce przyjazne dla wszystkich bełchatowian. No, my poszukujemy cały czas tej współpracy ze społecznością lokalną, aby była ona jak najbliżej nas i klub chce być jak najbliżej mieszkańców Bełchatowa. My wszystkich bardzo zapraszamy do tego, żebyście Państwo byli z nami, ponieważ istniejemy i funkcjonujemy tak naprawdę dla kibiców. Chciałbym życzyć klubowi, sobie, wszystkim kibicom, zawodnikom tego, żebyśmy w istocie rzeczy zamknęli taki proces podstawowej reorganizacji klubu, abyśmy w sezon 2016-17 wchodzili już przygotowani, przeorganizowani i z pełną świadomością i odpowiedzialnością tego, co nas czeka. Zawodnikom życzę oczywiście przede wszystkim bezkontuzyjnego sezonu. Trenerom życzę możliwie najlepszego doboru zawodników do tego, żeby występowali. Kibicom życzę tylko dobrej piłki nożnej. Tego, żeby przychodząc na sportową 3, Państwo mieli za każdym razem możliwość zobaczenia piłki na dobrym poziomie, zaangażowanej. Tworzymy w tej chwili już taki klub, który do tego będzie na pewno dążył. Nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała, czy w tym roku trener miałby komu dać rózgę? Ze swoich piłkarzy? Ze swoich piłkarzy. Tak, jak ojciec no, może chwalić, ale też się musi czasami jakiegoś klapsa gdzieś tam poszukać dla swoich podopiecznych. Ale nie mam dzisiaj tak od razu, jak pytam się, czy ktoś mi za skórę zaszedł. Nie, na pewno nie, na pewno nie. Napastnikom by się przydało, bo troszkę za mało bramek strzelali, ale napastnicy będą się tłumaczyć, że to pomocnicy im nie podawali i tak dalej, i tak dalej. Byśmy mogli tutaj toczyć takie dyskusje. Ho, ho, ho! Mam nadzieję, że wszyscy otrzymali chociaż jeden upominek z tej dużej, z tego dużego zestawu upominkowego pod naszą wielką choinką. Chcieliśmy raz zaprosić naszych najmłodszych kibiców, dać im upominki, dać im możliwość spotkania z piłkarzami, Mamutem, Mikołajem, bawić się. Dwa, chcieliśmy, żeby przyszli tutaj z rodzicami, dziadkami, rodzinami, przekonać się, że stadion to nie tylko miejsce rozgrywania meczów piłkarskich, ale miejsce do spotkań towarzyskich, spotkań rodzinnych. Nasz stadion jest rodzinny, przyjazny, kulturalny i nie ma co przestawać o tym mówić. Trzeba to powtarzać, trzeba dotrzeć do jak największej ilości, no, szczególnie rodziców. No ale oczywiście rzecz najfantastyczniejsza się tutaj dzisiaj wydarzyła, o czym warto powiedzieć, a pana kamerzysta Adama poprosimy, żeby pokazał tą słynną, taką bardzo w cudzysłowiu zapaloną pierwszą gwiazdkę. O jakiej pierwszej gwiazdce mówimy? No mówimy o czymś, co Państwo znają jadąc na przykład po mieście, widzicie maszty oświetleniowe, a dzisiaj wyjątkowo zapaliliśmy specjalnie jeden Jupiter, który jest no, nad nami. Tuż nad nami. Tuż nad nami. On symbolizuje pierwszą gwiazdkę, wkrótce święta. Ten Jupiter pokazuje, w którym miejscu jesteśmy dokładnie na stadionie. Czyli się wyjątkowo nie pod mecz, specjalnie pod te mikołajki. Jeszcze długo będzie nam tutaj przyświecał. Nazywam się Łukasz Klemens, bardzo mi miło. A pani? Monika Michel, też mi bardzo miło. Gdzie ty grasz, powiedz? W GKS-ie Bełchatów. A dzisiaj jesteś jakimś świętym Mikołajem chyba, czy kim? No, święty Mikołaj w niebie, w zielonej czapeczce. Mogę teraz ja pod pytania? Możesz. Pan nagrywa, tak? A ty? Serdecznie pozdrawiamy widzów Bełchatów 24. Tak jest, pozdrawiamy wszystkich. Dzisiaj w roli Mikołajów? Czy kogo? Dobrze, że dzisiaj w takiej roli, a nie na boisku. Że nie rozdajemy prezentów. Dzisiaj taka rola została zorganizowana Mikołajki przez GKS. My się cieszymy, że możemy brać w tym udział. Fajna akcja, fajna zabawa dla wszystkich. I fajna pogoda. Co poza tym? Rozdajemy prezenty, są różne konkursy. Robimy z balonów różne ludziki, także dzieci się cieszą, my się cieszymy. Fajna sprawa. Ale ja widziałam, że wy jeszcze oprócz tego, że gracie, rozdajecie prezenty i się fajnie bawicie, to jeszcze super tańczycie. Tak, ruszamy się też bardzo dobrze.
Tutaj właśnie panie też zumby tańczyły. Fajnie możemy się razem pobawić tutaj na stadionie. Bardzo fajna akcja. Myślę, że w przyszłości będzie jeszcze takich więcej. Chłopaki, fajnie tutaj dzisiaj jest? No, dobrze. Jakie atrakcje tutaj na was czekają? Co było przygotowane przez klub dla was? Mikołaj był przygotowany, jeszcze aniołki, no i zumba, ale my w tym nie uczestniczyliśmy. A czemu? Nie, po prostu nam się nie chciało, no ja nie umiem zbyt tańczyć. A dla ciebie co było fajnego tutaj? No na przykład, gdy robiliśmy te aniołki. Cieszycie się, że wasz klub przygotował dla was z okazji Dnia Mikołaja taką fajną zabawę? No pewnie, bardzo. Ja tak samo. Za rok też przyjdziecie? No pewnie. Na pewno, gdy będzie. I nie przeszkadza wam, że jest zimno? Nie, nie, coś ty. Pani Aniu, mam pytanie najsłodsze, największe i najbardziej ciepłe. Raduje panią taka impreza i taki szał i taka radość wśród najmłodszych kibiców? No przede wszystkim to, ile dzieci do nas dzisiaj tutaj to dotarło i ile spowodowaliśmy uśmiechów i radości na buziach tych dzieci, no to nie może być inaczej, musi radować i raduje. I jesteśmy naprawdę bardzo miło zaskoczeni frekwencją, jesteśmy zaskoczeni bardzo pozytywnie, że tyle dzieciaczków w różnym wieku, bo były i maleństwa w wózeczkach i oczywiście pełnoletnie i rodzice, którzy się angażowali w zabawy tutaj. Także tak, bardzo raduje i bardzo jesteśmy zadowoleni. Pierwsza akcja tutaj na stadionie Mikołajkowa. GKS co roku organizował Mikołajki. Wychodziliśmy na zewnątrz. Teraz postanowiliśmy zorganizować to u nas. Uważam, że impreza naprawdę z mojego punktu widzenia się udała. I na pewno jest to pierwsza i nie ostatnia impreza tutaj na stadionie dla dzieciaków. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!